Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby, poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Święto śniegu Maxa. Widziałeś, jaka zawierucha? Zapowiada się naprawdę zimny dzień, Maksiu. Max? Na dwór! Powoli, Max. W taką pogodę na pewno nie pójdziesz się bawić na dworze. Na dwór! Wiesz, jak nazywamy taki dzień jak dzisiaj, Max? Święto śniegu. Domyślasz się, co to może znaczyć? To taki dzień, kiedy jest zbyt dużo śniegu, żeby się bawić na dworze. Wiesz, co można robić zamiast tego? Można się bawić w domu! Na dwór! Ale Max, jest tyle rzeczy, które można robić w domu. Nie chcesz się dowiedzieć, jakich? No dobrze, pomyślmy. W co moglibyśmy się pobawić? Aha! Mam świetny pomysł, malowanie palcami! To idealne zajęcie na święto śniegu. Chodźmy, Max. Przy malowaniu palcami robi się bałagan, dlatego trzeba założyć fartuch. Idealnie. Ha, ta, ta. A tu mamy farby. Będziemy używać specjalnych, łatwo zmywalnych farbek do palców. Schodzą bez problemu. Sam zobacz. Czysty. Teraz brakuje nam już tylko czystego papieru. Zaczekaj tutaj, Max. Zaraz go przyniosę. Najpierw, Max? Max? Max! Max! Na dwór! Nie w święto śniegu, Max! W święto śniegu trzeba się bawić w domu. Szczęście, że użyliśmy moich łatwo zmywalnych farbek do palców. Jeśli nie chcesz ze mną malować, jest cała masa innych rzeczy, które możemy robić w domu w święto śniegu. Już chyba wiem, w co będziemy się bawić. Możemy robić biżuterię. Na dwór! Max! Pójdziesz ze mną. To naprawdę łatwe. Musisz tylko nawlekać koraliki na kolorową włóczkę. Z krótszych kawałków robimy bransoletki, a z długich kawałków przędzy będą naprawdę cudowne naszyjniki. Jeśli potrzymasz ten koniec, zacznę nawlekać paciorki z drugiej strony, zgoda? O! Właśnie sobie przypomniałam. Dostałam na urodziny nowe, błyszczące koraliki. Popilnuj włóczki, a ja zaraz je przyniosę. Dzięki, Max! Zaczekaj, aż zobaczysz te paciorki, Max. Są takie błyszczą. Max, coś ty narobił. Max! Na dwór! Zamieć jeszcze się nie skończyła.
a dopóki pada śnieg, mamy święto śniegu. I dlatego będziemy się bawić w domu. Jest cała masa innych rzeczy, które możemy robić bez wychodzenia. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Chodź, Maksiu, pójdziemy na górę po moje lalki. Na dwór! Panna Niesforny Loczek już się nie może doczekać herbatki. Dobrze mówię, Niesforny Loczku? Nie martw się, Wróżko Zębuszko. Ciebie też Max zaprosi na herbatkę razem z panną Niesforny Loczek. Prawda, Max? Na dwór! Dziś jest święto śniegu, Max. Nie możemy się bawić na dworze, więc musimy się bawić w domu. Razem z państwem Kwak, panem Ślimakiem i panną Rozalią. Rusz się, Max! Najlepsze zaraz się zacznie. Jaką herbatkę pan sobie życzy, panie Kwak? Intensywna mięta? Tak, to jedna z moich ulubionych herbat. Zapytaj pannę Niesforny Loczek i Wróżkę Zębuszkę, czego się napiją, Maksiu. Każdy dobrze wychowany gospodarz zawsze pyta gości. O, ciekawe, kto to może być. Jedną chwilkę, już biegnę. Nic panu nie jest, panie Ślimaku. Przepraszam, państwo Kwak. Muszę odebrać telefon. Zdążyłam. Halo? Wyjść na dwór? Ale przecież pada. Max i ja mamy święto śniegu. Przestały? O! Masz rację, Luizo. Dobrze, spotkamy się na górce. Pa! Dobra wiadomość, Max. Właśnie przestało padać. To znaczy, że możemy wyjść na dwór. Pewnie się cieszysz, co? Twoje życzenie się spełni. I pobawić się na dworze? W domu! Królik śniegu! Przed nim, odciśnięty w śniegu, widniał dziwny, ogromny ślad stopy. I kolejny. I wtedy, nagle, nasz bohater coś usłyszał. Dźwięk był coraz wyraźniejszy. Wtem wyrósł przed nim ogromny kształt. Fioletowo-szary i wełnisty. Tak, opowieści były prawdziwe. To był zatrważający królik śniegu. A potem, równie szybko jak się pojawił, królik śniegu zniknął. I nikt więcej go nie widział. Lecz być może pewnego zimowego dnia zobaczycie ślady na śniegu i usłyszycie przeraźliwy krzyk. Czyżby to był zatrważający królik śniegu? Ach, to była niesamowita historia. Prawda, Max? Królik śniegu! To nie jest taki pierwszy lepszy królik, tylko zartwarza... Zartwarzają... zatrważający królik śniegu. To znaczy, że to wielki, brzydki, wstrętny królik śniegu. Ale nic się nie martw, to tylko zwykła bajka radiowa. On nie istnieje, jest wymyślony. O, zobacz! Śnieg przestał padać. Może wyjdziemy i pobawimy się w ogródku? Królik śniegu! Wiesz, co powinniśmy zrobić, jak wyjdziemy? Anioły w śniegu, co ty na to? Nauczę cię. To świetna zabawa. Królik śnieżny! Max, przecież ci mówiłam, że on nie jest praw...
Dziwy. O! Idealny śnieg do robienia aniołów śnieżnych. Ostrożnie, Max. Nie narób śladów, bo nasze anioły nie wyjdą. Popatrz, pokażę ci, jak zrobić idealnego anioła śniegowego. Najpierw musisz znaleźć kawałek gładkiego śniegu bez żadnych śladów. Potem po prostu przewracasz się na plecy. O tak! A potem ruszasz rękami i nogami, żeby odcisnąć skrzydła i anielską szatę. Musisz bardzo uważać, kiedy będziesz się podnosić, żeby nie zepsuć swojego dzieła. Moja anielica będzie miała wielki uśmiech. Proszę! Teraz ty spróbuj, Max. Królik śniegu! No dobrze, w takim razie zrobię drugiego sama. Idealnie! Królik śniegu! Max! Królik śniegu! Max, zatrważara. Królik śniegu nie jest prawdziwy. Posłuchaj. Widzisz? Nie ma tu żadnych dziwnych istot. Pamiętaj, Max, jesteśmy tu, żeby robić śnieżne anioły, a nie szukać królika śniegu. O, spójrz na ten świeżutki śnieg. Moglibyśmy tutaj zrobić cały anielski chór. Królik śniegu. No dobrze, Max, ale proszę, postaraj się nie deptać mojego anielskiego chóru. Królik śniegu. Królik śniegu! Niech ci będzie, Max. Pokaż mi swojego królika śniegu. Tak, widzę szaro-różowy kłębek wełny, ale każdy mógł go tutaj zostawić. Pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak... Królik śniegu! Te odciski stóp są bardzo duże i mają dziwny kształt. Co nie znaczy, że zostawił je królik śniegu. Na pewno jest jakieś inne logiczne wyjaśnienie. O! Królik śniegu! Nie, to nie królik śniegu, Max, to ja! No dobrze, chodźmy po śladach i sprawdźmy, dokąd prowadzą. Musimy zbadać tę sprawę. No i znowu ten dźwięk. Skąd on dobiega? To tylko ty. Nie wiem, co tam jest, Maksiu, ale to, że brzmi jak królik śniegu i zostawia dziwne ślady jak królik śniegu, wcale nie znaczy, że to prawdziwy królik śniegu. Spójrz, Max. Królik śniegu. Co to za dziwne stworzenie? O nie! Max, stój! Max! Tu się schowaliście. Babcia? Ależ dzisiaj wyjątkowo zimny dzień. Dlatego chciałam was znaleźć, chociaż w takim gęstym śniegu to niełatwe. Szukałaś nas? Ale po co? Chodźcie, zaraz wam wyjaśnię. Pomyślałam, że może chcecie się rozgrzać filiżanką kakao. Miałam rację? Zdecydowanie! Dziękujemy, babciu. A wiesz co? Max i ja przez chwilę myśleliśmy, że jesteś królikiem śniegu, jak ten z radia. Ale okazało się, że w rzeczywistości to... Śnieżny anioł! Sanki Maxa! Jesteś gotowy, Max?
ruszajmy! Ale świetnie, prawda? Tym razem chyba pobiliśmy rekord szybkości. Jak myślisz, Max? Jeszcze! Bawimy się na dworze już od kilku godzin. Chyba czas wrócić do domu i trochę się ogrzać, nie sądzisz? Jeszcze! Masz jeszcze siłę? Właśnie wpadłam na świetny pomysł, Max! Jeśli wrócimy do domu, możemy zrobić coś jeszcze fajniejszego niż zjeżdżanie na sankach. Możemy na przykład urządzić sobie świetny salon fryzjerski dla lalek! Jeszcze! Niech ci będzie! Ostatni zjazd! A potem wracamy do domu! No dobrze, Max. Jesteś gotów na ostatni dzisiejszy zjazd z górki? Cześć, Ruby! Cześć, Luizo! Zobacz, Max, przyszła Luiza z Maćkiem. Dziś jest idealny dzień na zjeżdżanie. Wiemy! Jesteśmy tu od samego rana. To nasz ostatni zjazd przed powrotem. W takim razie musi być naprawdę dobry. Już wiem! Zjedźmy wszyscy razem jednocześnie. Świetny pomysł, Ruby. Czy wszyscy mocno się trzymają? Na miejsca? Gotowi? Start! Juhu! Szybko, że chłopcom aż spadły czapki. No dobrze, to był ostatni zjazd. Chcecie z Maćkiem przyjść do nas i pobawić się w salon fryzjerski dla lalek? Innym razem, Ruby. Tutaj jest zbyt fajnie. Pewnie będziemy z Maćkiem zjeżdżać do wieczora. Jeszcze! Max, dlaczego masz na głowie czapkę Maćka? Zobacz, Maciek ma czapkę Maxa. Lepiej to naprawmy. Przecież nie chciałybyśmy was pomylić. Jeszcze! Oj, Max. Zgódź się, Ruby. Nie możesz zjechać jeszcze jeden raz? No dobrze, zgoda. Ostatni raz. A potem pobawimy się w salon fryzjerski dla lalek. Zgoda, Max? Że jechalibyśmy dwa razy szybciej, gdybyśmy wszyscy usiedli na jednych sankach. Możemy to łatwo sprawdzić. Chodź, ruszajmy. Ale po tym zjeździe już naprawdę wracamy do domu, tak? Trzymajcie się mocno. Na miejsca? Gotowi? Start! Szybkość, Luizo. Miałaś świetny pomysł, żebyśmy wszyscy zjechali razem. Dobrze, że w śniegu zawsze jest miękkie lądowanie. Jeszcze. Wiem, że lubisz jeździć na sankach, Max, ale nie jesteś ani trochę zmarznięty i zmęczony? Ojejku, chyba jednak będziecie musieli wrócić na górę, Ruby. Zostawiliście tam sanki. No trudno. W takim razie zjedziemy jeszcze raz. Ale to już będzie naprawdę ostatni raz, Max. Potem wracamy do domu. Dobrze, uwaga! To nasz ostatni zjazd na dzisiaj. Powinien być najlepszy ze wszystkich. Trzymaj się, Max. Tym razem będziemy pędzić jak rakieta. Na miejsca? Gotowi? Start!
cieszysz się, że zjechałaś jeszcze raz? Tak, Luizo. Ale teraz naprawdę chciałabym już wrócić do domu. Chodź, Max. Jeśli chcesz, możecie do nas zajrzeć, jak już skończycie. Chętnie, Ruby. Ale nie będziemy zbyt prędko. Dopiero zaczynamy się rozkręcać. Dobrze. Do zobaczenia. Pa! Mam świetny pomysł, Max. Przed zabawą lalkami możemy się rozgrzać filiżanką gorącego kakao. Kuszące, prawda? No to w takim razie ty zdejmuj kombinezon, a ja zrobię kakao, zgoda? Trzymaj się, Maciusiu! Jedziemy! Widzę, że Luiza i Maciek cały czas dobrze się bawią na górce. Ale dobrze, że wróciliśmy do domu na kakao, prawda, Max? Maciek? A gdzie Max? Max? Jeszcze! Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni.